Tadeusz Zawadzki, Maciej Aleksy Dawidowski oraz Jan Bytnar byli przyjaciółmi uczącymi się w jednym z warszawskich liceów. Latem 1939 roku zdali maturę i planowali studia. Wybuch wojny przekreślił te marzenia i zmusił ich do zupełnie innych wyborów. 1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. 17 września przeciwko naszemu krajowi wystąpił również Związek Sowiecki. Po miesiącu walk polska armia została rozbita, a najeźdźcy podzielili między siebie terytorium Polski, rozpoczynając okupację, ustanawiając własne rządy. Sytuacja ludności polskiej pod niemiecką i sowiecką okupacją była dramatyczna. Przeprowadzano masowe egzekucje, w których zabijano przede wszystkim najlepiej wykształconych oraz najbardziej aktywnych społecznie Polaków: nauczycieli, lekarzy, prawników, duchownych czy oficerów Wojska Polskiego. Niemcy zlikwidowali polskie biblioteki, teatry, muzea i wyższe uczelnie. Rabowano i niszczono wiele bezcennych zbiorów sztuki. Od pierwszych dni okupacji Polacy zaczęli zakładać tajne organizacje, których zadaniem była walka z okupantami. Najliczniejszą z nich była Armia Krajowa, w skrócie AK. Gromadziła ona potajemnie broń, organizowała szkolenia wojskowe, a także dokonywała akcji zbrojnych, w których między innymi wykonywano zamachy na przedstawicieli niemieckich władz. Prowadzono na szeroką skalę działalność polegającą na zbieraniu informacji o siłach i działaniach wroga, które następnie przesyłano przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, pod skrzydłami której walczyła odtworzona polska armia. Szczególnie chętni do walki z okupantami byli młodzi ludzie. Wielu z nich było przed wojną harcerzami. Działające w ukryciu harcerstwo używało nazwy Szare Szeregi i ściśle współpracowało z Armią Krajową. Należeli do niego również Tadeusz Zawadzki, Maciej Aleksy Dawidowski oraz Jan Bytnar. Aby utrudnić Niemcom wykrycie, używali w Szarych Szeregach nie swoich prawdziwych imion, a pseudonimów. Tadeusz przyjął pseudonim Zośka, Maciej pseudonim Alek, a Jan pseudonim Rudy. Niemcy starali się rozbić polskie organizacje podejmujące z nimi walkę. W 1943 roku w ich ręce wpadł Rudy. Został poddany brutalnemu przesłuchaniu. Niemcy próbowali na nim wymusić podanie imion i nazwisk osób działających razem z nim w Szarych Szeregach. Rudy nie uległ, jednak na drugi dzień po aresztowaniu, na skutek straszliwego pobicia, nie był w stanie iść o własnych siłach. Koledzy Rudego z Szarych Szeregów ustalili miejsce jego przetrzymywania i zorganizowali akcję uwolnienia. Plan polegał na odbiciu więźnia w trakcie transportu z budynku policji do więzienia. Grupa harcerzy wraz z Zośką i Alkiem zaatakowała niemiecki transport w pobliżu warszawskiego arsenału. Akcja się udała. Rudego udało się odbić, a wraz z nim 21 innych więźniów. Jednak podczas szczelaniny ciężko ranny został Alek. Zmarł on 4 dni później w trakcie operacji. Tego samego dnia zmarł również Rudy na skutek odniesionych w trakcie przesłuchania ran. Zośka także nie przeżył wojny. Zginął kilka miesięcy później w trakcie ataku na placówkę niemieckiej Straży Granicznej. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło skierowane przeciw Niemcom powstanie. Jego organizatorem była Armia Krajowa. Polacy zamierzali wyzwolić swoją stolicę z rąk okupanta. W powstaniu wzięli również udział harcerze z Szarych Szeregów. Najmłodsi, do 16 roku życia, służyli w harcerskiej poczcie polowej, roznosząc po całej Warszawie listy i przesyłki. Było to bardzo trudne i niebezpieczne zadanie, gdyż większość miasta znajdowała się pod stałym ostrzałem. Ale równocześnie było to zadanie bardzo ważne, gdyż listy te były najczęściej jedynym źródłem informacji o losie najbliższych. Starsi harcerze brali czynny udział w walkach z Niemcami, między innymi w ramach batalionów, czyli oddziałów Parasol i Zośka. Nazwa tego drugiego wzięła się od pseudonimu Tadeusza Zawadzkiego. Powstańcy toczyli nierówną walkę przez 63 dni. Ostatecznie powstanie zostało krwawo stłumione.